Dzień dobry. Dziś Państwa i moim gościem jest Tomasz Majewski. Przez lata czołowy polski lekkoatleta, dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą, a obecnie wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, zostało w panu coś jeszcze z zawodnika, czy teraz całym sobą skupia się pan już na działaniu w związku? Zostają tylko cechy charakteru i kontuzje, podejście jakieś do życia, ale tak naprawdę ja jestem już na emeryturze 6 lat, no i to jest dużo czasu. Sport nie stoi w miejscu i cały czas coś się toczy, ja jestem już na innym stanowisku, w zupełnie innym miejscu, także można powiedzieć, że jestem już pełnokrwistym działaczem. A dlaczego w ogóle pchnięcie kulą? Dlaczego młody Tomasz Majewski akurat tą dyscypliną się zajął? Bo to pewnie nie jest jedna z pierwszych rzeczy, jakich się myśli w kontekście przyszłości dziecka. To nie jest sport pierwszego wyboru, ustalmy. To nie jest tak, że ktoś marzy, żeby być wybitnym kulomiotem. Ale tak to jest w życiu, że człowiek zostaje zazwyczaj tym, jeśli do czegoś się nadaje, to jakoś tam znajdzie drogę i tak się dzieje. I tak było w moim przypadku. Ja chciałem coś trenować. Wyszło na to, że nadaje się do lekkiej atletyki, a z tej lekkiej atletyki najbardziej nadaje się do pchnięcia kulą. I tak to już zostało przez lat 20. A jakie rzeczy zrobiłby pan inaczej w trakcie całej swojej kariery, patrząc na teraz już po wiele lat? I co doradzałby pan w ogóle początkującym lekkoatletom? Pewnie bym coś tam pozmieniał, czy finalnie, no nie mam żadnej pewności, czy finalnie wpłynęłoby to na dobre. No bo ustalmy, że kariera sportowa jest rzeczą bardzo złożoną i nawet jakby się coś poprawia, to inaczej poukładał, ale to naprawdę dopiero z perspektywy czasu to wszystko się dostrzega i naprawdę nie mam żadnej pewności, że z tego byłby lepszy skutek. Także jakby zostało tak, jak było, to też by nie jest źle. Jeśli chodzi o pana dorobek, to ma pan w nim dwa złote medale olimpijskie. Jest mistrzem Europy, mistrzem Polski. Brakuje mistrzostwa świata. I to jest czysty przypadek? Tak po prostu się złożyło? Czy jest nie, jakiś nie. Problem? No, ja miałem szansę tym mistrzem świata, tak realnie, mimo że startowałem 6 czy 7 razy, być 2 razy. Raz byłem drugi, raz byłem ósmy, wtedy tak miałem szansę. No i zawsze było tak, że raz przegrałem z lepszym zawodnikiem, mimo to, że ta walka była bardzo wyrównana, czyli Berlin 2009, to była realna szansa tym mistrzem zostać. No i potem w Degu 2 lata później też byłem świetnie przygotowany, ale tam przegrałem bardziej sam ze sobą niż z rywalami, bo nie wszedłem do ósemki, pchałem blisko w tych pierwszych próbach i mimo że realnie na papierze no, mógłbym to wygrać, jakbym pchnął swoje, to przegrałem z pewnością siebie i to się nie udało. W innych przypadkach no ja miałem to szczęście, że zawsze rywalizowałem z bardzo mocną stawką i po prostu tak to się wszystko układało, że inni tymi mistrzami świata zostawali, a ja mi się udawało wygrać na igrzyskach. Co jest pana największym sukcesem w karierze? Właśnie igrzyska i te medale? Czy odpowiedź jest może mniej oczywista i sukcesem jest coś, co nie jest mierzalne? To oczywiście też, no bo nie da się mistrzostwa olimpijskiego jakoś tam pominąć, ale takim sukcesem nieoczywistym, który dla mnie był jest wartościowy, to, że byłem bardzo długo na szczycie, że ta moja kariera na wysokim poziomie trwała bardzo długo i że udało mi się w wieku tam 35 lat, czyli dość zaawansowanym jak na zawodnika, skończyć powiedzmy dalej w topie światowym. I to jest jakaś tam wartość dla mnie. No właśnie, ta pana kariera była dosyć długa. Trwała kilkanaście sezonów i nieraz podkreślał pan rywalizację swoją i jej rolę, wartość z Cantwellem. A jakich innych przeciwników poza nim najbardziej pan cenił, najlepiej pan wspomina? No to w różnych okresach się tam różnie zmieniało, ale rzeczywiście tam Christian Cantwell i Rhys Hoffa to były te roczniki, ci wielcy moi rywale, z którymi ja bardzo długo rywalizowałem, bo ta nasza kariera jakoś tam podobnie się zaczęła, ich oczywiście trochę wyżej.
I praktycznie do samego końca rywalizowaliśmy. Ja miałem to szczęście, że rzeczywiście w dobrych czasach pchałem i przez to, że pchałem długo, no, mogłem rywalizować z kilkoma pokoleniami świetnych kulomiotów. No, jak ja kończyłem, to wchodziło to pokolenie, które teraz dominuje, czyli Ryan Krausen, Joe Kovacs. Ja z nim jeszcze startowałem, no, a nawet wygrywałem do czasu oczywiście. Ja się tylko mogę cieszyć, że naprawdę w takich dobrych czasach, fajnych, przeszło mi trenować i startować. Mówiliśmy o tych mistrzostwach świata, o innych sukcesach. I jak wygląda przygotowywanie się przez sportowca, przez lekkoatletę właśnie pod konkretną imprezę? No, ja mam to szczęście, że te imprezy jakaś co roku jest. Jest jakiś cel taki główny, do którego się przygotowujemy i mimo, że trenujemy praktycznie cały rok i mamy dwie odsłony, bo jest hala i stadion, to właściwie te przygotowania są skierowane tylko na główną imprezę, mimo że startuje się w sezonie. No ja tam 20 parę razy, nie, taką średnią i tyle tych startów mniej więcej rocznie mi się udawało zrobić, to najważniejszy był ten jeden. No, ja miałem to szczęście, że z trenerem wypracowaliśmy jakiś tam schemat, który nam funkcjonował i działał przez dobre kilka sezonów. I jak go już znaleźliśmy i byliśmy pewni, że ten mój organizm właściwie reaguje na te wszystkie bodźce, to szliśmy tym schematem przygotowań i on po prostu działał. Ja miałem jakąś tam pewność, że jeśli wszystko zrobię w określonej kolejności, w określonym czasie, spełnię określone warunki co do moich przygotowań, to ta forma będzie i była. No a to proszę powiedzieć w takim razie coś więcej o tym cyklu. Trzeba po prostu zmienić kolejność, czy może bardziej zmienić mentalność? Nie, no to jest bardzo, bardzo już złożone zagadnienie, bardzo indywidualne. Ten cykl przygotowań no jest rozłożony w czasie i tak naprawdę to jest praktycznie 9-10 miesięcy przygotowań do głównej imprezy i te wszystkie okresy określone, stopnie się przygotowań się wchodzi, przygotowuje ten organizm, wchodzi na właściwe obroty. Tak równie ważne jest przygotowanie techniczne i tu też wszystkie aspekty tej mojej techniki musiały grać i z moimi dyspozycjami motorycznymi musiało to wszystko współgrać. I właśnie to uzyskanie tego balansu między techniką a motoryką, no jeśli to się uzyskiwało w określonym dniu, a czasami nam to wchodziło praktycznie co do dnia, no to wtedy była jakaś tam możliwość walki o te medale i rzeczywiście nam się to udawało. Jako sportowiec wolał być pan właśnie ciągle w rytmie, mieć jak najwięcej zawodów? Czy jednak lepiej było sobie zrobić właśnie przerwę, odpocząć przed jakimś wydarzeniem? To bardzo różnie. To się zmieniało z wiekiem. Ustalmy, że im dalej im sportowiec się starzeje, tak sportowo te możliwości się zmieniają, te też przygotowania są różne. Ja potrzebowałem startów. Ja bez startów jakoś tam więdłem. Musiałem mieć te starty, ale też nie wiadomo ile. Wiedziałem, że nie wszędzie mogę być dobry. Ja miałem ten określony rytm przygotowań i to działało. Ja nigdy nie byłem zawodnikiem czysto treningowym, który kochał trening i mógł właściwie tylko trenować. Ja potrzebowałem, żeby to wszystko, ta cała moja działalność miała sens. Potrzebowałem rywalizacji, potrzebowałem startów. A jeśli chodzi o presję, która w każdym sporcie tak naprawdę musi zawsze być, to robił pan coś konkretnego, żeby zrzucić siebie miano faworyta, czy może właśnie odwrotnie, presja jeszcze dodatkowo napędzała? Na szczęście tej presji faworyta za często nie miałem, bo miałem mocnych rywali. Jak byłem na tyle mocny, że a zazwyczaj byłem, że jeśli już byłem tym faworytem, to ją tam jakoś udźwigałem poza tym degu nieszczęsnym, które mi zupełnie nie wyszło. To wreszcie przypadków się jakoś nam udawało. Przed Londynem był tak mocny, że otwarcie mówiłem, że jadę wygrać i wygrałem. Ale to zazwyczaj aż tak dobrze nie było. Czyli rozumiem, że z presją w ogóle w pana przypadku nie było problemów, tak? I to chodziło jakoś naturalnie, tak? W
Naturalnie, bardziej z doświadczeniem, bo to wszystko jest tak, że człowiek się do pewnych rzeczy adaptuje, pewne rzeczy się uczy, do pewnych rzeczy dorasta. I podobnie było ze mną. Im dłużej trenowałem, tym im lepiej rozumiałem moją konkurencję, mój trening, moje ciało, tym i samą istotę rywalizacji, tym było mi łatwiej. I już od pewnego momentu, kiedy ten sport, ta rywalizacja zaczęła mi sprawiać bardzo dużą przyjemność i radość, te moje starty były optymalne, były dobre, były takie, jak powinny być. Teraz już kończąc powoli ten wątek czysto sportowy, jakie jest Pana zdanie o systemie, o całym szkoleniu w Polsce? Dochodzimy już poziomem do tych najlepiej rozwiniętych krajów, czy cały czas jest duża dysproporcja? To jest, wiadomo, że jest ciągle. To teraz jest moja praca. My mamy wyniki i ten nasz system działań może nie jest doskonały, ale tak właściwie to żaden system nie jest doskonały. Bo to zależnie od kraju się bardzo różni i pewne kraje w jednych rzeczach mają łatwiej, w innych mają trudniej. I tak samo jest u nas. My mamy zawodników bardzo zaopiekowanych przez centralę, czyli przez związek, ale leży też szkolenie klubowe, bo kluby mamy słabe. Chcielibyśmy i mocne kluby, i mocny związek, które wszystkim by było łatwiej. Ale na tle krajów, które są bogatsze, czy mają lepszą bazę talentu, czy lepszy dobór, my sobie radzimy przez to, że nadrabiamy innymi rzeczami i to jest jakoś tam nasza siła. Właśnie poziom tej całej piramidy szkoleniowej, trenerzy albo infrastruktura, jakie rzeczy najbardziej się zmieniły na przestrzeni lat od początku Pana kariery do teraz? To parę rzeczy się polepszyło oczywiście. Mamy lepszą infrastrukturę, to trzeba jasno powiedzieć, że tych stadionów, te warunki treningowe mamy dużo lepsze. No, oczywiście nie, dalej musimy dużo nadrabiać, bo w porównaniu z innymi krajami, z którymi rywalizujemy, tam jest dużo lepiej. Ale i tak jest o niebo lepiej niż ja zaczynałem. Te warunki nawet gdzieś w małych ośrodkach są dużo lepsze. No, z trenerami na pewno generalnie mamy więcej pieniędzy w całym systemie sportu. Na każdym polu tych środków jest jakby więcej. No i to się odbija. No i to skutkuje, że pewne rzeczy przychodzą łatwiej. Z trenerami my bazujemy na ludziach, tak? Wiadomo, że chciałoby się mieć więcej trenerów, więcej dobrych trenerów. Ta wymiana pokoleniowa też następuje, ale to jest nasza siła. To my dzięki świetnym trenerom mamy te sukcesy. I tak już mówiłem, to jest złożone. Tu w pewnych momentach jest ciut lepiej, w pewnych ciągle masa nam brakuje, ale ogólnie naprawdę z tego, co mamy, wyciągamy naprawdę dużo. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to coraz szybciej rozwija się sprawa nowego kompleksu na Skrze i to ściągnie już od jakiegoś czasu. Pan jest zadowolony z postępu prac, czy wszystko powinno być udane? Nie, no nigdy nie można być zadowolonym. Ja wiem, że to jeszcze będzie trwało, bo w tym siedzę. Ale jedyne, co jest bardzo pozytywne, że to w końcu powstanie. Ja za Skrą, z klubem, w którym kiedyś byłem nawet, przez dwa sezony jestem związany już od kilkunastu lat i teraz mam jakąś pewność, że ten stadion w końcu powstanie i to jest jakiś tam plus. Wiem, że na to jednak niestety jeszcze parę lat trzeba będzie czekać, ale już ta pewność, że będzie, to już jest duży plus dla mnie jako mieszkańca Warszawy. Pan zakończył karierę w 2016 roku i dlaczego akurat wtedy? Chodziło jeszcze, żeby wystartować na olimpiadzie, czy... Tak, dokładnie. To było tak, że jak w którymś tam momencie tej mojej kariery tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, no jak dojadę do Rio do 2016 roku, będę miał 35 lat, 20 lat kariery i to będzie dobry moment, żeby skończyć. No i na szczęście jakoś to się udało zrobić. Skończyłem, wystartowałem na igrzyskach, bo zająłem szóste miejsce. Już po tym sezonie zakończyłem karierę. A to przyszło z łatwością, czy długo się musiał pan przygotować do... Czy samo dojechanie do tego punktu przyszło z wielką trudnością, tak? A samo skończenie już było bardzo proste. Startowałem ostatni raz, spakowałem torby, pojechałem do domu. Także to było akurat proste, ale dojechanie do tego momentu w zdrowiu i jakiejś tam używalności było trudne. A przechodząc do pana przygody związkowej,
Czemu zdecydował się pan na podjęcie takiego zadania i też jak bardzo to było ułatwione przez to, że był pan wcześniej zawodnikiem? Tak, trochę tak. Nie chciałem zostać w sporcie, chciałem dalej pracować w sporcie i tak to się wszystko poukładało, że właściwie bardzo szybko zacząłem karierę działaczowską. Zostałem prezesem Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, a potem wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, gdzie na obu stanowiskach jestem do dziś dzień. No, czasami jest tak, jak się coś kocha, to się trzeba tym zająć po prostu z drugiej strony. I tak było w moim przypadku, że zostałem dalej, pracuję w lekkiej atletyce. I kibice najczęściej nie mają pojęcia, jak wygląda praca, jak wygląda codzienność prezesa No związku nie, no nie, sportowego. nie, nie, nie. To jest trochę taki dziwny zawód bądź zajęcie. Rzeczywiście, gdzie myślą bardzo często, że sport właściwie dzieje się sam. Tak? To jest takie wszystko proste. Nie widzą tego ogromu pracy, jaki trzeba włożyć się w organizację i wszystkie aspekty, których finalnym efektem jest start zawodnika na imprezie mistrzowskiej. A to jest właśnie praca na pełen etat i siedzenie godzinami nad kartkami, nad danymi, czy może jednak Różnie, przede wszystkim to jest, przyjemne zajęcie i miło spędzony no czas? to jest przyjemne zajęcie, jak się kocha to, co robi. Tak? Ja to kocham, może to jest inna praca niż tą stricte sportowa, to jest dalej przyjemna. No i czasami trzeba siedzieć, trzeba wyjeżdżać. To jest przede wszystkim praca z ludźmi, bo pracuje się z ludźmi na ludzkim materiale i ta praca wymaga bardzo dużo spotkań, załatwiania różnych rzeczy, mimo że to słowo jest dziwne. Ale tak to niestety się dzieje. Tu się sprawy po prostu załatwia, dopina, dogaduje i na tym polega życie działacza. A mówiąc lekko prowokacyjnie, to działacze sportowi nie mają w Polsce dobrego PR-u. Kibice Tak, lubią oni samych mają, ale sportowców. to jest generalnie konotacje złe słowa działacz, czyli lecą z piłki nożnej i to jest niestety prawda. No i ileż by z tym nie walczyć, to trudno. Ale rzeczywiście sport opiera się na działaczach, na trenerach, na ludziach, którzy głównie pewnie wolontariacko pracują, żeby sport w ogóle istniał i żeby się toczył, bo bez tego naprawdę w Polsce tego sportu by nie było, bez działaczy. No ale właśnie pan ma perspektywę z obu tych stron, i od tej strony sportowca i działacza. I ma pan plan i uważa, że to jest realne, żeby zmienić tego typu opinię, tego typu podejście? Ciężko będzie. Ja mimo, że mam powiedzmy 41 lat, już jestem betonem związkowym, także ciężko zmienić, bo tak się myśli. No, to ile byśmy nie robili, to sport jest taką działalnością, która wygrywa niewielu, większości się nie udaje. Większość ludzi bardzo rzadko bierze porażki na siebie, łatwiej kogoś obwinić, a że najłatwiej wali się w instytucje. Także chyba te negatywne konotacje działaczowskie zostaną z nami na wiele, wiele lat. Może kiedyś to się zmieni, ale poza tym to nie jest tylko tak, że u nas tak się postrzega działaczy sportowych. To jest niestety postrzeganie ogólnoświatowe. Jak ktoś ma być winny, to będzie działać. No czemu nie? A jakie są pana? Ale to jest taka część, którą trzeba jakoś tam brać na siebie i być na to gotowy. Ja byłem na to gotowy. Nawet zanim tym działaczem sportowym zostałem, że tak będzie, wiedziałem. No i pod tym względem się nie zawiodłem. Jakie są pana podstawowe zadania w PZL-a? Czym przede wszystkim się pan zajmuje? No wieloma rzeczami. Jestem nominalnie jestem prezesem od spraw organizacyjnych i międzynarodowych, a że sprawy organizacyjne to jest bardzo szerokie pojęcie, to zajmuję się bardzo wieloma rzeczami. A jeśli chodzi już o jakieś konkrety, takie rzeczy, które można by podać kibicowi jako te No podstawowe rzeczy, z to, których miałby to być różne pan rzeczy. rozliczany. To jest bardzo dużo różnych rzeczy, ale generalnie organizacja, od organizacji imprez do jakiegoś tam wszelkiej współpracy, czy ze sponsorami, bo też to gdzieś tam robię, czy pracy z samorządami, czego mamy bardzo dużo, bo z tym się pracuje, czy układania jakichś innych rzeczy, czy spraw międzynarodowych, bo to też tam gdzieś przeze mnie przechodzi.
generalnie robię coś do roboty, bo czasami są to sprawy bieżące, które trzeba jakoś tam rozwiązywać, którym trzeba pomagać i tym się zajmuję na co dzień. A co sprawi, że uzna Pan swoją kadencję, swój pobyt w związku za sukces? Jeśli będą wyniki, my jesteśmy dość łatwo rozliczalni z wyników, są te wyniki. To znaczy, że praca postępuje dobrze, jeśli to wszystko idzie do przodu, a tak trzeba patrzeć na funkcjonowanie związku. Jeśli ten związek funkcjonuje dobrze, jest w dobrej kondycji, to znaczy, że te osoby ingerujące robią dobrą robotę. No jeśli, no, ale już prywatnie dla mnie, jeśli dalej będzie mi to sprawiać przyjemność, to znaczy, że robię coś słusznego. A jakie są Pana plany na przyszłość? Już teraz czekają kolejne obowiązki w związku, czy... Tak, no my dalej, my jesteśmy w takim ciągłym procesie poprawiania tego związku w wielu aspektach, tak. Jesteśmy przede wszystkim bardzo dużą organizacją. Właściwie można śmiało powiedzieć, że jesteśmy korporacją. I niestety musimy też przestawiać na naszą organizację na taki sposób myślenia, na taki sposób organizacji. W wielu aspektach musimy ją po prostu unowocześniać, żeby po prostu w przyszłości dużo łatwiej i lepiej pracowała, żeby ten aspekt działalności nie wpływał na sport, czym się głównie zajmujemy, żeby tutaj dobrze działająca maszyna tylko pomagała, a nie jakoś opóźniała ten zasadniczy nasz zakres obowiązków, czyli stricte szkolenie. Sama lekkoatletyka w wielu miejscach na świecie jest często bardzo popularna, a w Polsce ma się wrażenie, że ona w pewnym sensie zanika, że oglądana jest tak naprawdę tylko wtedy, kiedy Polacy odnoszą sukcesy. I czy to jest okej? Okay? To jest normalne? Czy należy to jakoś zmienić? To jest bardzo złożony problem. No, to nie jest tak, że u nas ludzie się nie interesują lekkoatletyką, bo mamy dużo kibiców i to pokazuje nam oglądalność i zainteresowanie, ale my mamy innych kibiców. To też jest jakiś tam przyczynek do tego. Kibic lekkiej atletyki nie jest kibicem zaangażowanym, jest kibicem bardziej niedzielnym. Z drugiej strony jest kibicem takim więcej, bardziej zaangażowanym pod względem znajomości dyscypliny, bo żeby oglądać, żeby dobrze odbierać lekką atletykę, trzeba trochę, choć trochę się na niej znać. I my naprawdę na polu innych sportów olimpijskich naprawdę nie mamy źle w Polsce. I rzeczywiście są kraje, w których ta dyscyplina jest dużo bardziej popularna, ale my naprawdę nie narzekamy, a pracujemy na to, żeby ludzie bardziej się interesowali, częściej oglądali i częściej przychodzili na stadion. No właśnie, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby to zainteresowanie było jeszcze większe? No poprawiając przede wszystkim poziom produktu, jaki dajemy, czyli zawodów sportowych. To nam się jakoś tam udaje. Rzeczywiście te zawody, jak i kalendarz zawodów, ich jakość i poziom przede wszystkim. To, co teraz prezentujemy, jest po prostu niebo lepsze do tego, co było kiedyś. I pod tym względem, a przede wszystkim pod względem jakości naszych zawodników. My mamy bardzo dużo świetnych zawodników, takich gwiazdeczek, które możemy pokazywać. To jest jakaś ta niewątpliwa jakość, którą ma polska lekkoatletyka. Teraz łącząc te dwa wątki właśnie, jeśli chodzi o kibiców, to wiadomo, sport to nie tylko zawodnicy, trenerzy, ale może przede wszystkim kibice. Ale z drugiej strony właśnie w lekkiej atletyce nie mają oni aż tak dużego znaczenia, jeśli chodzi o samo przełożenie na sam występ na stadionie na przykład. I w jakich miastach, może w jakich krajach startowało się Panu najprzyjemniej, najchętniej Pan zamierzył? Zazwyczaj w tych krajach, w których we wszystkich sportach jest najlepiej, czyli gdzie kibice, że każdy sport ma kibiców, czyli na przykład w Niemczech. Niemcy to jest taki modelowy przykład kraju, gdzie każdy sport ma swoich kibiców i ci ludzie chętnie przychodzą nawet na małe meetingi i są zaangażowani. Rzeczywiście te wszystkie małe niemieckie meetingi, na których ja startowałem wielokrotnie, to była sama przyjemność.
No, w wielu krajach się fajnie startuje. Ja bardzo lubiłem meeting w Zagrzebie, na którym ja kończyłem karierę i to był taki ostatni zazwyczaj mój start w sezonie, i który bardzo, bardzo lubiłem, bo po prostu bardzo dobrze się tam czułem. Startowałem bardzo długo w wielu krajach, to zazwyczaj te moje starty były miłe, ale rzeczywiście fajnie się startuje dla ludzi, którzy się znają, którzy kibicują, którzy naprawdę przeżywają tą rywalizację. A wyjazdy na jakieś meetingi, na wydarzenia sportowe, to było czysto brane pod uwagę, jeśli chodzi o ten sportowy aspekt, czy może właśnie też inny kraj, Nie zawsze, nie polityka? zawsze. To rzeczywiście, jak człowiek ma tam dwie podobne oferty w podobnym czasie, to wybiera tam ten meeting, który bardziej lubi. Tak? Ludzi, którzy go organizują, całą organizację kibiców wie, jak tam jest, wie, jak się tam startuje, i zazwyczaj wybiera się te rzeczy fajniejsze. Nie zawsze decyduje tam stricte pieniądze. Czasami człowiek jeździ za darmo, jak się gdzieś tam dobrze czuł, bo chciał tam startować. Tak to mniej więcej wygląda. My na szczęście mamy wybór, bo tych wydarzeń w sezonie jest dość dużo i czasami po prostu się wybiera. To już na koniec dużo luźniejsze pytanie. Wielu zawodników, wielu trenerów ma jakieś swoje przyzwyczajenia. I jakie historie z tej zawodniczej kariery zapamiętał Pan jako nietypowe, ciekawe? A propos przyzwyczajeń, no, różne. No. Wiadomo, że sportowcy przez to, że sport jest dość loteryjną zajęciem, mają swoje jakieś tam przyzwyczajenia i swoje jakieś tam rytuały wręcz. Czy w to wierzą, czy nie wierzą, to rzeczywiście tak wykonują. Poza tym, już sam rytuał sportowy nie jest rytuałem, tylko taką normalną kolejnością, która pozwala człowiekowi dobrze się przygotować do startu, bo tak to działa, że przez powtarzalność naszej dyscypliny my wszystkie rzeczy musimy robić dość podobnie w określonym rytmie. Rzeczywiście, no ja pamiętam, że moi koledzy czy tam koleżanki mieli czasami dość bardzo dziwne rytuały sportowe, i które pozwalały im się odpowiednio przygotować czy nastroić, i rzeczywiście czasami było to dość śmieszne, jak się patrzyło na to z boku, ale to jest wszystko, to są takie rzeczy, które tak naprawdę pozwalają gdzieś tam ten stres schować. A czasami rzeczywiście było tak, że jak zabrakło tego jakiegoś elementu, to człowiek i tak to robił swoje. Ja miałem tą moją magiczną bandanę, a gdzieś mi tam kiedyś zginęła w praniu, to startowałem bez niej i to naprawdę nie miało żadnego wpływu na mój wynik. Czy jak kiedyś, jak pamiętam, z Piotrkiem Machowskim pojechaliśmy na jakieś meeting i naprawdę skarpetek startowych zapomnieliśmy, takich normalnych sportowych, to startowaliśmy zwykle, bo innych nie mieliśmy. I to nie miało wpływu, to są naprawdę jakieś tam poboczności, które są potrzebne, no bo tak naprawdę to wszystko służy temu, żeby ten stres gdzieś tam zmniejszyć, żeby można było się skupić na tym właściwym wyczynie, ale tak naprawdę sportowcy zawodowi są tak wyszkoleni, że choćby grzmiało czy wiało, to oni po prostu powinni zrobić swoje, tak? Po to my ludzi trenujemy, żeby nieważnie od pogody, nieważnie od okoliczności, obudzeni gdzieś tam w środku nocy, to wszystko wykonali tak, jak powinni, tak jak mają to wyćwiczone tysiące razy. A jest Pan w stanie teraz na szybko przytoczyć jakieś właśnie z tych śmiesznych zwyczajów, śmiesznych zachowań? Nawet w nazwie. No różne rzeczy, czy tam jakieś określone przyruchy, czy te wszystkie maskotki, które ludzie wozili, czy nie wiem. No, i my zawsze śmialiśmy się, mój kolega Rieshoffa, który bardzo długo też startował, i on miał taki rytuał zawsze na rozgrzewce, że tejpował sobie, czyli owijał plastrem określone rzeczy, które go tam z określonym, zaawansowanym wiekiem sportowym coraz bardziej bolały. I na przestrzeni lat po prostu, potem to już się po prostu z tego śmialiśmy, ile czasu mu zajmowało dużo tejpowanie tych wszystkich i kostek, i kolan, i wszystkiego, i po prostu zajmowało mu to dużo więcej czasu niż właściwa rozgrzewka, bo po prostu tyle rzeczy już go bolało. A potem jeszcze zaczął zakładać w ogóle usztywniacze, bo miał tam kostki powywalane, także to było dosyć śmieszne zawsze, że spędzał dużo więcej czasu, jak tam siedzieliśmy gdzieś tam pod drzewem w cieniu, zanim on się tam poobwijał i posztywnił, to wszyscy się już dążyli rozgrzać. Super.
Dziękuję w takim razie bardzo. Naszym Dziękuję gościem bardzo. był Tomasz Majewski, wielokrotny medalista ogólnoświatowych zawodów, mistrz olimpijski, obecnie prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Dzięki, pozdrawiam.